Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Źródłem do dzisiejszego bloga jest artykuł w portalu MoneyPL pod tytułem Jeśli zabraknie węgla, będzie nauka zdalna, nowa decyzja rządu. Tytuł ten nie pozostawia żadnych wątpliwości. Rząd prawa i sprawiedliwości przygotowuje się na skutki swojej nieudolności, która to pozwala na wywożenie z Polski milionów ton węgla i to rekordowych. Ilości ton węgla w sytuacji, w której węgla w Polsce brakuje. Był na ten temat oddzielny vlog, podczas gdy zwykle z Polski wywożono około 2 miliony ton węgla, to w 2021, gdy yy, węgla już wiadomo było, że będzie brakować, wywieziono rekordowe 3 miliony ton, a w 2022, w czasie pierwszych pięciu miesięcy, prawie 1,5 miliona ton. Ton, więc gdyby to rozciągnąć na cały rok, to ponad 3 miliony ton wywiezionych z Polski, a w Polsce węgla brakuje. Wygląda na to, że PiS zdaje sobie sprawę, że tego węgla będzie brakować naprawdę bardzo poważnie, do tego stopnia, że dzieci w szkołach i przedszkolach nie będą mogły siedzieć, bo będzie tam za zimno. I PiS robi odpowiednie przepisy, że wtedy dzieci będą się uczyły zdalnie. W szczegółach jest naprawdę przerażająco i będziemy sobie zaraz ten artykuł czytać i poddawać go analizie krytycznej, analizie logicznej, to, co tam napisano, ale już nawet w ogólności warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt. Bo ktoś może powiedzieć, Krzyśku, ale zabezpieczanie się, przygotowywanie się na ewentualność to jeszcze nic złego. No, co do zasady bym się zgodził, generalnie bycie przygotowanym, to coś, co tutaj na kanale wideoprezentacje bardzo mocno popieramy. Na przykład jakiś czas temu, tam z pół roku temu, rok temu, mówiłem, że oni coś, kurde, wykombinują i pewnie będą robić jakieś sztuczne niedobory żywności i sugerowałem zrobić sobie taki mały zapas żywności, żeby po tym, jak będą robić te sztuczne niedobory żywności, żeby nie wpadać w panikę. No, na szczęście sam zrobiłem i teraz siedzę, nagrywam dla Was vlogi, zamiast polować na cukier, ocet, a zapewne niedługo Olej i mąkę, jak zacznie brakować. Także co do zasady, bycie przygotowanym, zabezpieczonym to jest bardzo dobra rzecz. Tyle tylko, że mamy XXI wiek, mamy XXI rok XXI wieku i jest to bardzo ciekawe, że dopiero teraz pomyślano nad tym, żeby się przygotować na wypadek tego, jak zabraknie węgla. To znaczy, że wcześniej Takiej możliwości nie uznawano za dostatecznie realną, żeby się na nią przygotować. Teraz natomiast, gdy wiadomo, że węgla brakuje, gdy wiadomo, że rząd prawa i sprawiedliwości pozwala na wywożenie z Polski rekordowych ilości węgla, w momencie, w którym brakuje węgla dla Polaków. Gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości maskuje swoją nieudolność, płacąc ludziom po 3000 zł za milczenie, bo to nie są żadne dopłaty do węgla, można to wydać dokładnie na wszystko. Natomiast jak ktoś musiałby sobie kupić węgiel, to te 3000 mało znaczy, jak koszt ogrzania węglem domu to już jest 15-20 tysięcy złotych, no to. Te 3000 to jest kropla w morzu potrzeba poza tym to nie jest 3000 z pieniędzy pana Morawieckiego, który tam zarobił sobie na handlu działkami czy na byciu bankierem, prezesem i udzielaniu kredytów we franku, między innymi, tylko to są pieniądze z naszych podatków. Więc to jest tak, jakby rodzic tobie zapierdzielił pieniądze ze skarbonki, a potem tobie dał na podręczniki. No to rodzic tobie dał na podręczniki. Czy sam sobie te podręczniki kupiłeś, a rodzic to podpierdalacz skarbonkowy, prawda? Także no, tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, gdzie akurat w tym roku, gdy jest bardzo ciekawa sytuacja z węglem, i to ciekawa w znaczeniu chińskiej klątwy: obyś żył w ciekawych czasach, czyli że to będą kłopoty, różne problemy, no pojawia się to zabezpieczenie. Akurat w tym momencie, w którym można założyć, że to niebezpieczeństwo się zrealizuje. I to jest bardzo głęboko niepokojące, bo rząd prawa i sprawiedliwości powinien w tym momencie, po pierwsze, zrobić zakaz wywozu węgla z Polski. Jakoś Ukraińcy mogli zrobić zakaz wywożenia tych produktów ze swojego terytorium, które uznali, że są dla nich ważne. Ba, nawet jak uznali, że mężczyźni w wieku poborowym są dla nich ważni, to zrobili im zakaz wyjazdu z kraju. No, tego ostatniego to jest takie kontrowersyjne, no ale skoro generalnie coraz bardziej um, kraje na świecie dbają głównie o siebie, to dlaczego Polska nie mogłaby powiedzieć: Sorry, brakuje węgla dla nas, węgiel z naszych kopalni jest dla nas. I nie może tak być, że um, w obcych krajach, Węgiel z naszych kopalni jest sprzedawany taniej niż na naszych składach opałowych, bo, bo to niepoważne jest, że węgiel z polskich kopalni w Polsce jest praktycznie niedostępny. Trzeba tam stać w jakichś długich kolejkach i w ogóle a jednocześnie już w styczniu, lutym marcu, kwietniu i maju rekordowe prawie półtora miliona ton wyjechało. Sorry, zakaz. Ma zostać w Polsce, i ceny by spadły, i dostępność by się poprawiła, i nie trzeba byłoby płacić tych 3000, więc nie byłoby stymulowania inflacji. No, lepiej by było. Zamiast tego rząd w tym wypadku nie robi nic. Z pozyskaniem węgla z innych stron świata, czyli skupnem, no to głównie się ośmiesza. Takie mam wrażenie. Ja przypomnę ten. Jak wiele miesięcy temu pan Morawiecki powiedział, że węgiel ma płynąć do nas z uwaga, dadown, dadown z Australii, co było takie średnio wykonalne, on to rzeczywiście zapowiedział. To było jakieś pięć miesięcy temu, zdaje się, że albo cztery, w każdym razie nic jeszcze nie dopłynęło. Nie ma nawet żadnego dowodu, że żaden statek wyruszył z Australii od nas, ani nawet, że zakontraktowali jakikolwiek statek, ani nawet że kupili ten węgiel, nie słyszałem nawet, żeby zaczęli rozmawiać. No ale poszło weter. pisowcy się ucieszyli. Mam nadzieję, że ta, te ciepło na serduszku, że taki wspaniały rząd nimi rządzi, ich ogrzeje w zimę, bo wygląda na to, że ten rząd zakłada, że będą marzli. A także ich dzieci. I tu po tej kwestii ogólnej zaczyna się robić jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej przerażająco w kwestii szczególnej. Czytamy, drodzy Państwo, i analizujemy. Artykuł artykuł z portalu Business Insider um, pod tytułem Jeśli zabraknie węgla, będzie nauka zdalna. Nowa decyzja rządu. Nie tylko zagrożenie sytuacją epidemiczną, ale również nieodpowiednia temperatura będą uprawniały dyrektora przedszkola czy szkoły do wprowadzenia zajęć zdalnych. Informuje Rzeczpospolita. I to jest moje pierwsze zasadnicze pytanie. Poza wszelkimi kwestiami, takimi, że jest to taka trochę dyskryminacja dzieci z biedniejszych rodzin, bo naprawdę to nie jest tak, że każdy ma komputer, że każdy ma internet, a już na pewno to nie jest tak, że dla każdego w domu jest wystarczająca ilość urządzeń, a już na pewno to nie jest tak, że dla każdego w domu jest wystarczająca ilość pomieszczeń, żeby móc spokojnie. Spokojnie się uczyć. Jak na przykład jest dwupokojowe mieszkanie, w którym jest trójka dzieci, no to co? Jedno ma klasówkę, a drugie akurat jest odpytywane, i sobie przeszkadzają. Naprawdę. To nie jest komfortowa sytuacja. Nie mówiąc już, że co będzie, jeśli z powodu niskich temperatur pozamykają zakłady pracy i każą ludziom siedzieć w domach na zdalnej. No. Też to będzie takie bardzo, bardzo chore. Tak, to, to nie jest sprawiedliwe, to nie jest uczciwe. Do tego jeszcze nauka zdalna, co wykazało ostatnie dwa lata, nie jest fair w stosunku do dzieciaków, bo po pierwsze jest to nauka dużo gorszej jakości. Dzieciaki mają braki w wiedzy, ale również do szkoły chodzi się nie tylko po to, żeby zdobywać wiedzę. Dzisiaj wiedzę, mam wrażenie, z tutoriali można nawet może i lepszej jakości zdobyć niż w szkole. Natomiast do szkoły chodzi się również po to, żeby nawiązywać kontakty, przyjaźnie, uczyć się w pewnych kontaktów międzyludzkich, kwestii społecznych. To wszystko jest po prostu bardzo ważne i to się dzieciakom zabiera. I przez to dzieciaki, przez naukę zdalną są gorzej nauczone, popadają w depresję. No, psychiatria jest, powiedziałbym, bardzo obłożona w Polsce, a ostatnio między innymi przez te kwestie związane z, jakby to powiedzieć, z nauką zdalną, no jeszcze bardziej. Ale tutaj dochodzimy do jeszcze jednej rzeczy. Drodzy Państwo, o ile uczyć dzieci zdalnie, czyli w szkole, jakoś się jeszcze da, to jest fizycznie wykonalne, da się uczyć dzieci w szkole. Będzie to gorsze, ale się da. O tyle, jak oni sobie wyobrażają um, zajęcia przedszkolne zdalne. Tego nie trenowali nawet w pandemii. Nawet w pandemii czasem bezobjawowi eksperci rządu Prawa i Sprawiedliwości, a przypomnę tylko um, jednego z rzeczników, nie pamiętam, czy to był rzecznik PiSu, czy rzecznik rządu, który odpowiedział na pytanie, dlaczego nie współpracują z ekspertami przy realizacji swojego programu, powiedział, że eksperci nie chcą współpracować przy realizacji ich projektu, czy coś takiego. Um, to, to coś, to coś w tym stylu. Także no ja rozumiem. No, mają takich ekspertów, jacy chcą z nimi pracować. Ja się w sumie nie dziwię tym ekspertom, którym proponowano, że nie chcą. Serio, nie dziwię się. No, szkoda tylko, że, że, że PiS tak się zachowuje, że rzeczywiście. No, liczący się ludzie wolą nie mieć z nimi nic wspólnego. Czasem dla dobra Polski się zgodzą, ale mam takie wrażenie, że większość tych, którzy z nimi współpracują, to robią to dla kasy, bo no, że się tak wyrażę, bo nie są ekspertami, takimi, którzy, którzy mają zbyt wiele do stracenia. I skończmy ten temat. Także no, nauki przedszkolnej, zdalnej, nie ćwiczyli nawet w czasie zarazy. I co oni sobie wyobrażają? Że dzieciak, który jest na przykład czterolatkiem czy pięciolatkiem, nad którym po prostu trzeba stać i którego trzeba pilnować, że on będzie grzecznie siedział przed smartfonem albo przed telewizorem i yy, czy tam komputerem i, i będzie wykonywał polecenia? Albo będzie słuchał czytania bajek? Nie, kurde, nie będzie. A równie dobrze. Jak to, to można mu puścić Netflixa czy jakiegoś innego grajdła i będzie siedział i oglądał. Po pierwsze, dzieciaki nie mogą spędzać dużo czasu przed monitorem. Takie małe dzieciaczki w wieku przedszkolnym czytałem opracowania, że nie powinny naraz spędzać przed ekranem więcej niż 20 minut i maksymalnie do godziny dziennie. A znam takie opracowania, które mówią, że w ogóle 20 minut dziennie przed ekranem to jest wszystko, co taki mały dzieciaczek powinien spędzić. I teraz co? Pisowcy wymyślili sobie, że dzieciak ma siedzieć przed ekranem 6, 7 czy 8 godzin? Porypało? Chyba zdrowo. No, takie, mam, takie mam wrażenie. No, nie wiem, kto to łyknął, kto to zatwierdził, nazwisk tutaj niestety nie podają, ale wydaje mi się, że ten ktoś powinien się spalić ze wstydu, podać do dymisji i przez jakiś czas no, układać jakieś publiczne przeprosiny. Przecież to jest po prostu pomysł bardziej chory niż zamykanie lasów. Zamykanie przedszkolaków w domu i trzymanie ich. 6 7 8 godzin przed ekranem jest bardziej porypanym pomysłem niż zamykanie lasów. Za sam pomysł powinna być kara. Za wdrożenie tego pomysłu to powinno być już coś no bardzo mocnego. Jakaś publiczne napiętnowanie, że człowieku idzie puknij, w ogóle kto, kto coś takiego przepuścił. Do tego jeszcze dochodzi inna kwestia. A mianowicie taka, że nawet jak posadzisz dzieciaka przed ekranem, to tego dzieciaka i tak trzeba pilnować. No, samego go w domu nie zostawisz, nie? No, bo jak go zostawisz, to prokurator jest za to i słusznie. Nie możesz dzieciaka poniżej pewnego wieku, zostawić w domu samego. Chyba 15 lat, nie pamiętam. Ale generalnie. Dzieciaka, no takiego 5-6-latka, to na pewno nie możesz samego zostawić w domu. I to jest słuszne, że nie możesz, bo to jest małe dziecko i musi być pod twoją opieką. Nie ma kurde innego wyjścia. I w związku z tym taka zdalna opieka przedszkolna jest nie tylko szkodliwa, bo dzieciaki nie powinny siedzieć tyle czasu przed ekranem, ale również jest całkowicie bez sensu, gdyż żeby dzieciach mógł zostać w domu. Ponieważ jest nauka zdalna, to matka lub ojciec lub jakiś inny opiekun musi z nimi zostać. W związku z tym, skoro i tak będzie z nimi inny opiekun, to po cholerę ta nauka zdalna. Bo w przedszkolu nie ma nauki. Znaczy, A ja wiem, że to się mówi nauczanie przedszkolne, ale dzieciaki w przedszkolu głównie się bawią. Więc ktoś inny może zostać z tym dzieciakiem i się bawić, albo czytać mu książki, i to będzie na pewno dużo bardziej wartościowe, niż szkodliwe trzymanie dzieciaka przed okranem po 6, 7, 8 godzin. Ale idźmy dalej. Bo o tym też nie wolno zapomnieć. Tak jak w poprzednim. Razem, gdy pisowcy wy... zamykali przedszkola, to pojawiła się kwestia, że duża część rodziców musi wziąć opiekę i nie może chodzić do pracy. I to znowu wróci. Czyli co? Znowu zamykamy gospodarkę? Wtedy zamykaliśmy gospodarkę, bo nie było komu pracować. Bo nagle sobie wymyślili, że, że tak będzie lepiej dla zdrowotności kraju. Przypomnę, Życie zweryfikowało 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów, za które nikt nie odpowiedział. A teraz będziemy zaczynać gospodarkę, bo ci ludzie nie umieją zwiększyć wydobycia, nie umieją kupić węgla i nie umieją nawet podjąć decyzji, żeby nie zwiększać wywozu węgla z Polski. To nawet nie chodzi o to, że wywożonych jest tyle ton węgla z Polski, co zwykle. Wywożonych jest rekordowo dużo, a nie powinno być wcale tej sytuacji, a jest wywożonych rekordowo dużo. To wygląda na rabunkową gospodarkę, to jest po prostu chore i nienormalne. I co? Ma być nasza gospodarka znowu zażynana z, z powodu ich nieudolności? Wtedy zarazowej, teraz temperaturowej? No ludzie. Ciekawostka jest taka, że prawdopodobnie będzie taka sytuacja jak poprzednia, w zasadzie analogiczna, że Głównie tymi rodzicami, którzy idą na opiekę, będą urzędnicy. No bo wiadomo, urzędnikom się płaci fatalnie, a teraz dużo ludzi dostało podwyżki, urzędnicy dostali takie minimalne, za to politycy o, ci dostali zacne, ale urzędnicy to dostali takie naprawdę malutkie, więc ci ludzie zarabiali już wcześniej bardzo słabo, a teraz to zarabiają wręcz urągająco słabo. Więc jak w domu jest, Ktoś, kto pracuje na przykład w sektorze przedsiębiorstw, albo normalnie ma pracę i na przykład zarabia dwa razy więcej od urzędnika, nawet nauczyciele zarabiają więcej od urzędników, a pracują po 18 godzin tygodniowo, pensum mają 45 minutowego, um, no to wiadomo jest, że nie pójdzie ten, kto gorzej zarabia, nie? Urzędnik. W związku z tym poprzednio urzędy miały ten problem, że nie było komu pracować. I teraz może to się odbić na nich rykoszetem. I tak jak poprzednio, nie zamykali tych przedszkoli na siłę po to, żeby jednak ci urzędnicy nie chodzili na opiekę, a więc żeby ktoś tam mógł pracować. Tak teraz boję się, że zrobią numer, że w tych przedszkolach będzie tak horrendalnie zimno, że po prostu siedzenie tam będzie niebezpieczne. Po prostu a oni i tak ich nie pozamykają, bo będzie nacisk na dyrektorów, żeby nie zamykać. I co będzie? I dzieciaki będą chorować. No to jak będą chorować, to w sumie na jedno wyjdzie, bo na opiekę, jak dzieciak zachoruje, tam na L4, na dzieciaka, tak to się mówi kolokwialnie, no to kto weźmie zwolnienie? No też ten rodzic, który mniej zarabia. Tego, że do jakich absurdów my dochodzimy? Wcześniej pozamykali nam lasy, bo tak, w żaden sposób tego nie uargumentowali, tylko zamknęli, bo im się chciało. Teraz zgadzają się na rekordową wywózkę węgla z Polski, w momencie, w którym węgla w Polsce brakuje. I wymyślili sobie, że yy, rozwiążą ten problem tym, że pozamykają przedszkoła i szkoły. Super, nie? Pytanie tylko, co będzie w sytuacji, w której domy też będą niedogrzane, mieszkania będą niedogrzane. Co jak dzieciak będzie Mars w mieszkaniu, to to, to okej? Okay? A może jak się nie wiem, cała rodzina jeszcze sąsiedzi zejdą i będą nie wiem, w dwupokojowym mieszkaniu siedzieć w dziewięć osób, to się nawzajem ogrzeją. Może jeszcze konia sprowadzić. Wiecie, w średniowieczu zwierzęta trzymano w jednej izbie generalnie. Z, z ludźmi, to znaczy w izbie to może przesada, w jednym domu, tak, były zwierzęta, obok mieszkali ludzie, bo te zwierzęta grzały ludzi. To może naprawdę wprowadźmy jeszcze konia, albo dzika, dziki ostatnio są bardzo, bardzo popularne, nie? Dobra, drodzy Państwo, czytamy. Jeszcze raz, Business Insider, jeśli zabraknie węgla, będzie nauka zdalna, nowa decyzja rządu. Nie tylko zagrożenie sytuacją epidemiczną, ale również nieodpowiednia temperatura będą uprawniały dyrektora przedszkola czy szkoły do wprowadzenia zajęć zdalnych, informuje Rzeczpospolita. Jak pisze gazeta, zapis ten zapis w tej sprawie znalazł się w nowelizacji prawa oświatowego. Czyli minister odpowiedzialny za edukację powinien zrobić papa i przeprosić no bo prawo oświatowe to jemu podlega. Mowa y, o nim także w najnowszym projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki, który, o to już, to już powinien dwa razy zrobić papa, skoro jest tutaj jeszcze w jego rozporządzeniu, w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, y, który trafił właśnie do konsulta konsultacji. Zapisano tam, że decyzja o nauce zdalnej może zostać podjęta także z powodu nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach. Czyli zewnętrznej, czyli jest tak zimno, że dzieciak zamarznie, jak będzie szedł do szkoły. Lub w pomieszczeniach, czyli jest za zimno w środku, są niedogrzane, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażające zdrowiu uczniów. Czyli nie tylko, że komfort, po prostu jest tak zimno, że może. Po prostu zachorować. Oraz innego nadzwyczajnego zagrożenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. E, teoretycznie e, więc, gdy szkoła nie będzie mogła ogrzać murów, na przykład z powodu braku węgla, uczniowie zostaną w domach. Szkoła wtedy przez dwa dni może zawiesić zajęcia. Trzeciego natomiast musi zorganizować już edukację zdalną. Pod e, tekstem umieszczono link reklamowy naszego partnera. Na szczęście tutaj to jest tylko tekst stąd. Drodzy Państwo, pozdrawiam, trzymajcie się, niech Bóg ma nas w opiece. Porząd to chyba tylko bierze pieniądze coraz większe, bo dają sobie podwyżki, ale czasem mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej szkodzi niż pomaga. Nawet czasem często. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!